Podobno na zachodzie to normalne, prawda? Że tam, że więcej jest tych takich prywatnych teatrów i myśli jakichś takich indywidualnych artystów niesponsorowanych przez państwo. No ale tam jest zupełnie inna kultura, prawda? Jakaś taka w kontekście sztuki, że lubią bardziej się bawić, bo chętniej wydają na to forsy, chcą mieć słonia, wielką żyrafę, prawda? To jak jest, to już jest fajnie, ale jak nie ma, póki nie ma, no to kultura niezależna jakby może tam wycisnąć. A Wolimierz miał kiedyś takie momenty? Nie. Miał takie momenty, że mógł się po prostu uzależnić. To bardzo trudno się uzależnić, jeśli chcesz mieć spokój ducha po prostu. Bardzo trudno się uzależnić. Oczywiście, bo wiąże się z tym od razu, że forsa, prawda? Jak forsa, no to jakby nie liczy się już nic innego, tylko jakby działania, żeby ta forsa się pojawiła. Więc w tym momencie takie miejsce jak to, na przykład, prawda, Nowica czy stacja Wolimierz, traci absolutnie wyjątkową, wspaniałą publiczność młodzieży, która nie ma tej forsy, prawda? I ta kultura niezależna jest jakby, to jest ich pokarm duszy, prawda? Że oni się spotykają, to całe flikerstwo, młodzież, dzieciaki, starsi, no jakby wszelkie pokolenia, ale niekoniecznie muszą być prezesami, prawda, i bulić jakiś tam każdy z stówy za noc, prawda, tylko jakoś tam się można znaleźć jednak w mniejszym budżecie, a ta młodzież, no nie ma, ta młodzież forsy, studenci też średnio, prawda, no więc nie pojadą do hotelu, jakiegoś wypasionego hotelu, tylko właśnie szukają jakichś takich miejsc, gdzie jest ciekawie, coś się dzieje, prawda, prawdziwie. Słuchaj, co będziecie dzisiaj przedstawiać? Księga Gór. To spektakl zrealizowany w zeszłym roku na potrzeby Teatru Zdrojowego. Teatr Zdrojowy, otworzyliśmy scenę w Świeradowie. Zdrój zawsze była scena, 100 lat temu przynajmniej. Oczywiście teraz w związku z tym, że kultura często jest zależna, nie ma tam po prostu tego teatru, bo się nikomu nie opłaca, prawda? Więc my założyliśmy taki Teatr Zdrojowy, my zrobiliśmy sztukę w kontekście właśnie Świeradowa, Borowiny Leczniczej, Żaby Wystrzelonej w Kosmos, prawda? Więc absolutna, czysta abstrakcja. Żabenno. Ciągle jesteś żabą. Natomiast tutaj przerabiamy ją na potrzeby jakby zabawy z dziećmi w teatrze. Więc jakby te wszystkie figury, Duch Gór, Liczy Rzepa, Jego Rusałka, Emma i tak dalej. No tańczą ku ucieszy jakby dzieciaków i jakby dla nich reguluje przedstawienie. Skoncentrujcie się, mistrz z obrotem, mistrz z obrocikiem. Świetnie wam idzie, jestem zdumiony, naprawdę, konkret. Tradycja tańców w Beskidzie Niskim nie zaginęła. I uwaga, obrocik szybszy w drugą stronę. Bo jesteście rewelacyjni. Stacja Wolimierz. Stacja ma istotne znaczenie, bo to taka XIX-wieczna historia, prawda? Zawsze tam przyjeżdżali podróżni, czekali, spotykali się, odjeżdżali i teraz to jest to samo, prawda? Tylko, że pociągi są takie bardziej transcendentalne. Podróżą jest spektakl, koncert, ale ci ludzie przyjeżdżają z całej Europy, spotykają się, rozmawiają, żegnają się, jakby cały czas jest to stacja, prawda? Stacja tych właśnie pięknych istot, które tam się spotykają na festiwalach, warsztatach i różnych tam przyrodniczych spotkań, święta wiosny, sylwester, czy jakieś takie kalendarzowe. Jestem słoń, a słoń to koń tylko. Dziękujemy bardzo. Teatr Klinika Lalek, do faktur operowych Andrzeja Szymalskiego i do kosmicznych barw Płotka Giniarskiego. Dziękujemy bardzo. Góreczkami smutny ton.